Hej, witam was w trzecim już odcinku z serii Bezludnej Wyspy, na której mamy spełnić 10 zadań. Aha, słyszę, że zombiaka. Wyjdziemy na powierzchnię. Aha, creeper, no to najpierw postaramy się unieszkodliwić nasze wszystkie potwory. No, creeper zabity. Zobaczymy, co tutaj nam jeszcze może zaszkodzić. Dzisiaj zaplanowałem sobie dwa zadania, które chcę wykonać. A mianowicie, pierwszym zadaniem jest zbudowanie przynajmniej podstawy do naszej farmy. O, patrzcie, jak creeper słodziutko skacze. Szkoda, że będzie musiał być zabity. Jeden raz, drugi, trzeci, czwarty. Pająka też zabijamy. Oj, no, ten on tutaj widać stawia jakiś opór. Zbierzemy po nich wszystkie nasze zdobycze wojenne, jak to by powiedział wojownik. No a teraz przystępujemy do kopania. Tak, kopania, ponieważ będzie nam potrzebna dosyć spora ilość dirtu. Dlatego w tym momencie trzeba będzie stworzyć co najmniej dwie łopaty. Nie mam kamienia? Kurczę, no to dwa kamienia trzeba wykopać. To idziemy gdzieś tutaj, dwa, nawet trzy wykopiemy, nic się nie stanie. No dobrze, no to tworzymy nasze dwie łopaty. Ops. I idziemy w poszukiwaniu dirtu. Nie wiem, którą by tutaj część wyspy zrównać? Myślę, że zaczniemy od tej. Chciałbym zrobić hodowlę drzew, 30 drzew na wodzie, tak żeby mi nie przeszkadzało no po prostu w projektowaniu domu lub też wyspy naszej przyszłej. Jak będzie na wodzie, to tak zajmie mniej miejsca. To nie jest żadna tam logika pojąć to, że jeżeli coś będzie na wodzie, no to nie będzie tego u nas na wyspie. Już mam pomysł, jak zrobić tą moją hodowlę. Pomysł ten zaczerpnąłem od no, znanego użytkownika YouTube. Właściwie to on wtedy nagrywał... Oj, lag. Przepraszam. Właściwie to wtedy on nagrywał live'a i no, oglądałem go z ciekawością, jak on to zrobi. Bardzo mi się ta, jakby to powiedzieć, ta opcja spodobała, dlatego chciałbym ją teraz tutaj dzisiaj wam zademonstrować na, no, na moim świecie, właściwie na tej mojej bezludnej wyspie. Nikt tego użytkownika podam w opisie, w filmiku, ponieważ nie chcę tutaj jakoś zmienić tego niku, a mogę to przez przypadek zrobić. Programu Avast została zaktualizowana. Te aktualizacje Avasta też są dobijające. Trochę kamienia nam też się przyda. I ściszymy od razu muzykę. Jak widać, gra nie potrafi zapamiętać moich ustawień z poprzedniej gry. Nie wiem, czemu się tak dzieje. Jeżeli wiecie, piszcie. Może mi to się przyda. Może pomoże. Zobaczymy. A teraz co? Wydobędziemy trochę tego naszego nieszczęsnego kobla. Pewnie zapytacie się po co, ale zaraz zauważycie, co chcę zrobić. Jeszcze trochę tego dirtu wykopię. No tak jak powiedziałem, to będzie dosyć duża platforma, na której będą moje drzewka rosły. Oczywiście to nie będzie też wierne odwzorowanie tego, co... nie wiem, mogę chyba już powiedzieć, nikt tego gracza. Chodzi mi o Slicza. Serdecznie go oczywiście pozdrawiam w tym filmiku. To nie będzie wierne odwzorowanie. Nie chcę tego zrobić. Zrobię to po troszeczkę po swojemu, lecz na pewno będzie to pewnym nawiązaniem do jego właśnie live'a, którego oglądałem, nie wiem, bodajże dwa dni temu lub nawet wczoraj. Dokładnie nie pamiętam. Nie, mniejsza z tym. Dwa. Teraz raz, dwa, trzy. Dobra, no to teraz tutaj już
zaczniemy budowę. Raz, dwa, czyli to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak już się pewnie domyślacie, co ja robię, no to już możecie też... Zresztą co ja gadam. Pewnie już też wiecie, że to będzie dosyć czasochłonna robota. To nie będzie tak, że szybciutko wszystko się zrobi. To jest miejsce na jedno drzewo. Takich drzew chcę ustawić w szeregu 6. Tak, 6. A na długość będzie na 5 takich drzew. Między nimi musi być odstęp 5 kratek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. No, zrobimy 6 na wszelki wypadek. 5 i 6. I znowu budujemy nasze miejsce na drzewko. Tutaj oczywiście wszystko będzie ładnie nie wiem jak to powiedzieć. No po prostu wyrośnie tutaj trawa. Teraz jeszcze dalej. Mamy dopiero 2, także już możecie zobaczyć jakie to będzie wielkie. To nie będzie małe, to będzie naprawdę ogromne. Oczywiście na 2 z każdej strony szerokości musi być. Zapewne skończę dzisiaj na paru tylko do zrobienia, ponieważ mam jeszcze jedną robotę, którą chcę skończyć. Zresztą zobaczycie sami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty jest cobblestone. Teraz szybko zabudujemy. O, tutaj już jak widać nie mamy dojścia zbytniego do... No, jak widać już mi się skończył cobblestone. Zaraz pójdziemy troszeczkę go jeszcze wydobyć. Tylko jeszcze tutaj skończę z tą moją ostatnimi kawałkami ziemi, które mam. No gdzie mi tu owca? No owca, idź sobie, idź. Z ciebie wielkiego pożytku nie mam, wełny nie potrzebuję. A ty do niczego innego się nie nadajesz, jak tylko do... No, dawania wełny. Jak widać nasza platforma powoli przybiera jakichś kształtów. Możecie sobie tylko wyobrazić, jakie to będzie naprawdę olbrzymie. Mam nadzieję, że jakoś to głupio nie będzie wyglądało. Zapewne będzie, przecież CA kiedykolwiek. Czy ja zrobiłem jakąś fajną budowlę? Swojej chyba jeszcze nigdy. Teraz pójdziemy to po jeden kamienia. No dobrze, jeden kamienia jest. Tutaj dokończymy. Mamy na 3, a mamy mieć na 6. Także jeszcze troszeczkę tego nam brakuje. Na 6, czyli jeszcze 3 takie miejsca muszą być wzdłuż, a na szerokość będzie na 5. No, widzicie, pewnie się powtarzam już któryś raz z kolei, że to nie będzie prosta rzecz. A teraz co innego mi pozostaje, jak... O, drzewo wyrosło, nawet 2. Jak zrobienie sobie małej farmy. Pytacie dlaczego? Przecież nasion nie mam, trawy nie mam. Ale trawa nam przecież do życia nie jest aż tak super potrzebna. Z tego już oto powodu, iż zdobyliśmy w zeszłym odcinku, jak dobrze pamiętacie. Oj, no jakieś błędy. Nie lubię tego, no dobra, trudno. Nie chcę się bawić MC Patcherem, bo inaczej się nie da tego niestety zrobić. I w ostatnim odcinku, wracając jeszcze do mojej przemowy, zdobyliśmy kości. Kości zamieniamy na mączkę kostną, mamy jej 12, jak dobrze widzicie. Teraz rozsiewamy gdzie bądź, byle dużo, byle jak najwięcej. No i naszą nieszczęsną trawę już posiadamy. No w tym momencie wystarczy tylko zbić, już jedno nasionko, drugie jest. Także nie będzie z tym większego problemu. I będziemy mogli sadzić naszą pierwszą małą farmę, która mi się naprawdę bardzo przyda, bo jak zauważyliście na tej wyspie praktycznie nie ma nic do jedzenia, co mnie troszeczkę boli, bo
No, boli, no nie wiem czy boli to jest akurat dobre słowo, które użyłem, ponieważ no w końcu to jest wyspa przetrwania. A przecież no na wyspie przetrwania powinny nas czekać same wyzwania, a nie wszystko podane, tak, że tak powiem, na tacy. Nasze ziarna, nasze załóżmy mięsne steki, to tam o to wszystko powinniśmy my jako gracze zadbać. No jak widać, noc się już do nas zbliża, ja już nawet biegać nie mogę, bo jestem aż tak głodny. Teraz szybko jeszcze pójdę spać. Myślę, że dzisiejszy odcinek też będzie trochę dłuższy, bo no mam plany co do tego, co chcę dzisiaj zrobić. W jednym odcinku to by było, znaczy w jednym dniu by było to niemożliwe. Zresztą sami widzicie, że mam jeszcze patyki. Będę musiał ściąć drzewo, no to pójdziemy ściąć drzewo jeszcze. Mamy siekierę? Mamy siekierę, to bardzo dobrze, teraz tylko, tak. Dobrze, niech sadzonki spadają z tego drzewa. Ja tutaj teraz idę zrobić... Myślę, że chlebek zrobię jednak, bo skoro już będziemy mieli naszą farmę, to pozyskamy w jakiś sposób to zboże, które poświęcimy na, załóżmy, na rozmnażanie zwierząt. Motyka może być drewniana, nikt nie powiedział, że kamienna jest lepsza. Dlatego teraz idziemy zrobić sobie jakąś tam farmę wokół naszego zbiorniczka. Jak dobrze pewnie wiecie, od update'u 1.1 po naszym polu możemy biegać. Ono się nie, jak to powiedzieć, nie zepsuje. Co jest też dobre, bo żadne zwierzę nam nie zadepcze naszych upraw. No dobrze, skoro mamy już nasze pole, to nie pozostaje mi nic innego jak no kopać ten nieszczęsny dirt i cobblestone i kończyć tą moją, raczej kończyć chociaż dzisiaj chciałbym skończyć chociaż jedną tą partię drzew. Nie wiem czy dzisiaj je zasadzę, postaram się zasadzić. Jeszcze muszę chwileczkę, tak? Wyjdę tylko w nasze podpowiedzi, raczej nasze zadania, ponieważ dokładnie nie pamiętam ile miało być tych drzew. Czy 30, czy też 33. Już klikam na zasady, patrzę, 30 drzew, więc wszystko mam idealnie obliczone, jak co ma wyglądać. Więc spokojnie możemy brać się dalej do kopania dyrtu. A później do robienia naszej platformy, na której te ów drzewa będą rosnąć. Tam gdzie ten dirt jest niepotrzebny, tam po prostu skopię to. Wiem, że to będzie głupio wyglądać, no ale cóż zrobię. Dirt potrzebuję, jeżeli chcę ukończyć to zadanie. Dzisiaj na pewno tego nie ukończę. Lecz chciałem się wziąć za to, ponieważ no jak zauważyliście zapewne w moich filmikach, bardziej skupiałem się na przetrwaniu jako takim, a mianowicie na pożywieniu oraz na podbijaniu w zeszłym przynajmniej odcinku spawnera, a tak naprawdę w ogóle nie brałem się za no zadania, które są do wypełnienia na tej wyspie. Odsunęła nam się całkiem spora ilość cobblestone'a, znaczy stone'a samego, clearstone'a tak zwanego. Ale myślę, że to aż tak brzydko nie wygląda. Najwyżej się później to skopię. Ja teraz bardzo potrzebuję ten nasz... Oj, aha, tu jest zejście do naszego spawnera pająków. No dobra, myślę, że czas coś zjeść. Najwyżej będę musiał jeść to zgniłe mięso zombiaków, bo... Nic innego nie zostaje mi. Jak widać, jestem zatruty, ale przynajmniej najedzony. A taką miałem myśl pierwszą, żeby się najeść porządnie. Teraz raz, dwa. Dobrze, to na 6, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz powinno być
to nasze nieszczęsne miejsce na drzewo. No, zrobimy na środku, żeby było wiadomo, o co chodzi. Daj, no wydostań się, wydostań się. No. Ajajajajaj. Nie wychodzi mi dzisiaj ta gra coś. Raz, dwa. Dobra, jeden dirt. Nie szkodzi. Dobra, mamy raz, dwa, trzy, cztery. To z tej strony jeszcze też. Raz, dwa, raz, dwa. Tu myślę, że połączymy tam. Więcej trawy po prostu się dostanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz szóstym powinno być to nasze drzewo. Czyli cobblestone, czy drzewo. Aj! Kurde, no wiedziałem, że dzisiaj będą fejle, wiedziałem. No, inaczej być przecież nie mogłoby. Dobra, teraz z tej strony tak, 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 hops, tak i tak. No, jak widzę, trochę tego dirtu mamy. Tu już będzie końcówka, więc tutaj tylko zrobimy na dwa. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z tamtej strony szósty zrobimy. To znowu raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Teraz szósty powinien być. Tak, szósty powinien być kamień. To także tak. A nie tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Aj! Nie tam. Mam nadzieję, że tego dirtu mi wystarczy. Ponieważ. No nie chciałoby mi się znowu kopać go. Kurczę, trochę z życia zużyłem przez te spadki nieumyślne moje. O, i tak już mamy platformę. No dalej, dalej, dalej. O, poleciała. Dobra, jedna rybka wystarczy. Usmażymy sobie ją i już jakiś posiłek jest gotowy. No cóż, nic innego mi nie pozostaje, jak z wami się pożegnać i podsumować jeszcze dzisiejszy. Wytyfy! Ludzie! Kurde, ja nie mam. No nie mam, no nie mam. No nie da się ukryć, że nie mam. Kilofa, żeby to zbić. Na sam koniec odcinka jeszcze taki fail. Podsumować dzisiejszy odcinek. Także wracając do mojej głównej myśli. Dzisiaj zaczęliśmy robić farmę, że tak to nazwę, naszych drzew 30. Oraz zrobiliśmy wędkę. Dodatkowo zrobiliśmy farmę pszenicy. No, praktycznie się nie wysiliśmy nad tym, ale troszeczkę czasu minęło. No i tak, jeżeli się spodobało, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. To będzie dla mnie dobry znak. No i co, zapraszam do kolejnych odcinków serii Survivalu na wyspie. A ja się teraz z wami żegnam. Pozdrawiam ciepło i siema na rapa.